Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Na drugiej gali sportu walki w hełmie z ponad 2000 publicznością oglądaliśmy walkę Małgorzaty Chomy, która wygrała ze swoją przeciwniczką. Jest z nami trener Małgorzaty, pan Sylwester Protas, ale pan trenuje Małgosię, jeżeli chodzi o kickboxing. Dlaczego Małgosia zdecydowała się na boks? Tak, trenujemy kickboxing, ale jednak doszliśmy do porozumienia wspólnego, że dobrze by było spróbować sił w boksie, ponieważ w kickboxingu w juniora Gosia praktycznie zdobyła wszystko. Jakie Gosia ma takie najważniejsze tytuły w kickboxingu? Mistrzostwo Polski w full kontakcie, Mistrzostwo Polski w low kicku, Wicemistrzostwo Polski w K1, no i brązowy medal na Mistrzostwo Świata w Bratysławie w full kontakt. Jaką jest osoba Gosia, jeżeli chodzi o zawodniczkę, ogólnie o osobę Mogoś? Zadziorną, jak mówi sam przydomek Zadra, pasuje jak najbardziej. W walce do przodu cały czas, na rączki pracuje rękoma. No i mówię, zdecydowaliśmy się, doszliśmy tu do porozumienia z panem Andrzejem Stachuro, za to bardzo dziękuję, z panem Maciejewskim, że się zgodzili, możemy przyjeżdżać i trenować, także pan Maciejewski trenuje z Gosią, także również z Beatą boks. A ja w tygodniu u siebie we Włodawie trenujemy elementy te, które tam podłapiemy, i kickboxing oczywiście. Ile razy w tygodniu Gosia przyjeżdża tutaj do Lublina, bo ogólnie jesteście z Włodawy, prawda? Tak. Ile razy w tygodniu przyjeżdża na boks do klubu sportowego Paco? Na razie jest to raz w tygodniu w sobotę. Od 9 rano tam do 11 ten trening robi z panem Maciejewskim. Na razie raz w tygodniu. Resztę pracujemy u siebie. Dzisiaj miała swoją pierwszą walkę, to był jej debiut, jeżeli chodzi o boks. Trzymał pan oczywiście kciuki za swoją zawodniczkę. Ja nie wiedziałem już, za którą trzymać kciuki, ale... Bo obydwie były, należały do pana, prawda? Tak. Trzeba by było fachowców się zapytać tu, jak ta walka wypadła od boksu. Mi się podobało. Fajnie dziewczyny zaboksowały, bez tam żadnych takich, że tak powiem, przyjacielskich tych, tylko był prawdziwy boks. Jedna i druga nic sobie nie szczędziła. Także podobało mi się, a jak innym, to zobaczymy. Zobaczymy i zapraszamy dalej do oglądania walk. Pewnie, że tak. Bardzo dziękuję.